Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu. Bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Maryi, Matki Życia, pokonującej szatana, Matki Bożej z Guadalupe, przyjdź, abyśmy i my również mogli żyć prawdziwym życiem i zawsze pokonać zło. Niech zwycięża miłość Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, poprzez to nauczanie, abyśmy przyjęli Jezusa jako naszego umiłowanego Pana, Boga, Zbawiciela. Szala Maria, Maria melcholehenon, hewecha melachenu melache szalan, hechalachelu. Pan Jezus jest Panem. On ma władzę, On ma moc, On może wszystko uczynić, czego chce Ojciec. Pan Jezus często powtarzał, że to, co On głosi, to jest nie Jego nauka, ale nauka Ojca, że zawsze czyni to, co się Ojcu podoba, co Ojciec Niebieski chce. Tak jedno jest z Nim. Więc wolą Ojca jest, aby przyszedł do świątyni Ojca, do domu Ojca, a ten dom jest także Jego domem. A wiadomo, że każdy, kto ma swój dom, może w tym domu uczynić, co mu się podoba. Jest wolny w swoim domu. Nikt mu z zewnątrz nie może narzucać, zakazywać, co ma czynić w domu, czego nie. Więc Pan Jezus naucza tak pięknie, że tłumy ludzi Go słuchały. Nie było wtedy żadnych głośników, mikrofonów, nagłośnienia, a tysiące ludzi Go słuchało i słyszało wyraźnie. Tak jakby mówił do każdego z nich, może oczywiście mówił do każdego z nich. To słowo docierało do ich serc. Uszczęśliwiało, zachwycało. Potrzebowali tych słów Jezusa. Jezus Nauczyciel, Jezus Mistrz, Jezus, który prowadzi swoją szkołę. Faryzeusze, Saduceusze, uczeni w Piśmie i inni mieli swoje szkoły żydowskie, a Jezus ma swoją,
co kłócił różniącą się od innych. Dlatego to wzbudzało zazdrość i straszną wręcz zawiść. Chcieli Jezusowi przeszkadzać, zabraniać, zakazywać. Pan Jezus nie słuchał nikogo z ludzi. On słuchał Boga, swojego Ojca. Dlatego tutaj musieli zainterweniować sami arcykapłani i starsi ludu. Świta Izraela, nie było ponad nimi nikogo ważniejszego pod względem religijnym, politycznym. Jak ktoś się z nimi liczył, to może powiedzieć, miał dobrze. Ale jak ktoś ich lekceważył, to ci ludzie tego jemu nie darowali, takiemu człowiekowi. Mścili się i byli złośliwi. Niestety ci arcykapłani, Annasz, Kajfasz i ci starsi właśnie tacy byli. Oni chcieli szkodzić Jezusowi. Oni pełni buty i zawziętości zapytali, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Pan Jezus nie ukończył szkoły rabinackiej. Tylko ci, którzy taką szkołę ukończyli, mogli prosić o władzę nauczania w świątyni. I arcykapłani, starsi udzielali lub nie takiej władzy. Jeżeli im się podobał, jeżeli był z ich kasty, jeżeli pochodził z jakichś ich układów rodzinnych, poznajomości, to wtedy taką władzę udzielali. Więc Pan Jezus nie ukończył szkoły rabinackiej. Nie pochodził z ich klanu, z ich rodzin. I poza tym też nie pytał ich o władzę, czy może nauczać tutaj. Nikt nie mógł bez takiego pozwolenia oficjalnego, glejtu, pisma nauczać. Z jednej strony to było konieczne, żeby jacyś tam różni fanatycy religijni nie wchodzili do kościoła, do świątyni i nie głosili jakichś błędnych, niedorzecznych nauk, nie zwodzili ludzi. Z jednej strony to było konieczne, żeby utrzymać czystość przekazu prawa mojżeszowego i różnych też spraw związanych z tradycją starszych. Więc oczywiście Pan Jezus nie miał takiej władzy od nich. Nie miał prawa nauczać, bo nie był rabinem. Nie był uczony w piśmie. Więc Pan Jezus czyni wszystko bez ich pozwolenia i zgody. Jest nieposłuszny. Nie słucha ich. Więcej, lekceważy ich. Jakby ich w ogóle tam nie było. A oni są uniesieni pychą i dumą. Czują właśnie uraz do Pana Jezusa z tego powodu. Ale przecież Pan Jezus jest arcykapłanem. Czy arcykapłan pyta się, czy może nauczać? Nie musi pytać się nikogo. Święty Paweł to w swoich kilku tekstach, listach podkreśla, że Jezus jest arcykapłanem wielkim, sprawiedliwym i świętym, który przeszedł poprzez wszystkie niebiosa do samego tronu Boga. A więc ma prawo, bo jest arcykapłanem, ma władzę od Boga to czynić. A więc jest posłuszny. A więc naucza naukę świętą, zdrową, piękną, zbawienną dla tych ludzi, którzy słuchali Jezusa. I arcykapłani i starsi też powinni słuchać Jezusa, nie pytać, jakim prawem to czyni, jaką ma władzę, dlaczego to czyni, kto mu dał tą władzę, tylko po prostu powinni dołączyć do słuchających Pana Jezusa i uznać, że to On jest arcykapłanem i przewyższa ich wszystkich, bo jest Synem umiłowanym Ojca, Synem Boga. Dlatego te pytania były niedorzeczne, ale wynikały z ich zatwardziałych serc. To oni nie słuchali Boga, byli przeciwko Bogu, zbuntowani. Oni chcieli narzucać Bogu, Panu Jezusowi, co ma czynić, a czego nie czyni w świątyni Jego Ojca. Jaka niedorzeczność i jaka pycha. Pan Jezus na te dwa pytania też
pytaniem odpowiada. Dobrze, odpowiem wam i na pewno by Pan Jezus odpowiedział, bo wiemy, że Pan Jezus nikogo nie zwodził i to, co mówił, zawsze spełniał, ale tutaj był warunek. Dobrze, odpowiedzcie mi w takim razie. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Ja wam odpowiem, jeżeli wy mi na to odpowiecie. No bo sami nie określiliście się tutaj w tak ważnej sprawie chrztu Janowego. Ludzie nie znają waszej opinii, poza pogardą wobec Jana Chrzciciela i tym, że wyśmiewacie go, nie przyjęliście go, ale w takim razie dobrze, nie przyjęliście go, ale powiedzcie prawdę. Jan chrzcił w imieniu kogo? Ludzi, swoim, Boga. Kim jest Jan Chrzciciel? Za kogo go uważacie? Jakim prawem w takim razie on chrzcił? Kto mu dał taką władzę? No bo przecież chyba nie od was. Wy mu nie daliście władzy i prawa to czynić. On nie pytał się was o pozwolenie. On nie był rabinem. On nie ma pisma od was, żeby chrzcić Izrael. Żeby chrzcić ludzi. Żeby to czynić, to trzeba być prorokiem. Czy więc uznajecie, że on jest prorokiem, że mu na to pozwalaliście? Nie zakazaliście mu tego. Choć sprzeciwiliście mu się, ale czyniliście to w perfidny, przewrotny sposób. Nie przyjęliście go, odrzuciliście. Ale ludzie go przyjęli. Wszyscy oprócz was przyjęli Jana. On ich ochrzcił. Oni się nawracali. Oni uwierzyli Janowi. A więc co jest z wami? Wy macie problem. Nie przyjęliście Jana, nie przyjęliście mnie. To skąd jesteśmy, jeżeli żyjemy według nauki Boga? Głosimy naukę Boga. Ja głoszę naukę Ojca mojego. Więc skąd pochodzimy? Według was. Więc Pan Jezus dał mi taką zagwozdkę, takie pytanie, które było bardzo mądre i odpowiedź powinna być prosta i jasna na to mądre pytanie Pana Jezusa. Jasne. I oni oczywiście zaczęli rozmawiać na ten temat między sobą, zastanawiali się, pytali się, bo odeszli na bok od Pana Jezusa. Pytanie było właśnie w dziesiątkę. Musieli się określić, za kogo uważają Jana, a w końcu też za kogo uważają Jezusa. No bo Jan przecież wskazał wyraźnie Jezusa. To jest Baranek Boży, to jest Mesjasz. Nie było żadnych wątpliwości ze strony Jana. Jan wskazał palcem, to jest ten. Widziałem ducha, który zstępował na niego. To jest ten. Jeżeli by więc przyjęli Jana, przyjęliby Jezusa. Ale nie przyjęli Jana. Dlatego odrzucili Panem. Więc oni zastanawiali się, no dobrze, jeżeli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc mu nie uwierzyliście? No bo nie uwierzyli mu. Jeżeli od ludzi, no to boimy się tłumu. Nie chcemy narażać się ludziom teraz. Może poczekamy, aż może Jan, może się nim zajmie Herod i go uspokoi. I wtedy może odniesiemy się do tego. Ale teraz rzeczywiście ludzie są za nim. Uważają go za proroka, więc nie możemy się sprzeciwiać ludziom, żeby nie mieć problemów z ludem. Żeby ludzie byli po naszej stronie. Więc nie możemy narażać się im. Chcemy zachować w określeniu, kim jest Jan, taką roztropność i raczej się na ten temat nie wypowiadać. Więc im nie chodziło o to, żeby przyjąć wolę Boga wyrażoną poprzez chrzest Janowy, poprzez słowa Jana. Im chodziło po prostu o swoje własne interesy, o to, żeby się nikomu nie narazić i o to, żeby zachować swoją wpływy, swoją władzę.
Więc im nie chodziło o sprawy Boże, o wiarę. Oni tak naprawdę nie wierzyli w Boga. Im chodziło o to, żeby nic im się nie stało, żeby nie mieć problemów. Bo tutaj oni, tutaj w tych swoich dyskusjach właśnie myśleli tylko o tym. Było to właśnie taka, było to właśnie takie ich myślenie, taka intencja. A co oni powinni uczynić, jeżeli Jan czyni właśnie takie znaki, chrzest i jego słowo, jego życie, człowiek święty, sprawiedliwy, prawy, głoszący chwałę Bożą, wzywający do nawrócenia i są tak wielkie owoce jego życia, no to przecież to musi być człowiek z nieba. Nie jest przecież pijakiem, nie jest złodziejem, nie jest cudzołożnikiem, nie jest bałwochwalcą, żyje święcie. I tak jest, tak porywa ludzi. No to przecież to musi być z nieba. No przecież nie ma innej opcji. Ten człowiek jest z nieba. Bo jest od Boga. Jeżeli mówi słowa, które są od Boga, no to mamy mu wierzyć we wszystko. A on powiedział o Jezusie. Więc jeżeli powiedział o Jezusie, to mamy też uwierzyć w Jezusa. Ale tak jak powiedziałem, z tego wynika, że po prostu to byli ludzie niewierzący. To byli tak naprawdę ateiści. Apostaci. Odrzucając Jana, odrzucili Jezusa, odrzucili Boga. Bo Jezus jest Bogiem. Czyli apostazja. I odpowiadają tak przewrotnie, pokrętnie, dyplomatycznie. Nie wiemy. Nie wiem, może z nieba jest, ale nie wiemy. Może tak, a może od ludzi, ale... Ale właściwie co nas to interesuje? Nas Jan nie interesuje. Nie potrzebujemy Jana. My mamy prawo, my mamy swoje tradycje, my mamy swoje urzędy, swoje wpływy, swoje sprawy. Po co nam Jan, do czego? My jesteśmy też sprawiedliwi, zachowujemy prawo, idealni według prawa, obmywamy się, pościmy, modlimy się, w świątyni tutaj dbamy, żeby było wszystko dobrze, zachowujemy wszystkie obrzędy, więc co masz do nas, Jezu? Bo nie potrzebujemy Jana, to niech może tego obdartusa, niech tam ludzie się nim zajmują i go słuchają jak chcą, ale to jest jakiś dziwak, jakiś opętany przez złego ducha. Nie je, nie pije, w ogóle z czemu się karmi, z czego on żyje? Jakieś dziwadło pustyni. Taka pogarda była w tej odpowiedzi. Tak, żeby się nikomu nie radzić na tym etapie i żeby też Jezusowi nie odpowiedzieć, jakby powiedzieć mu, Panu Jezusowi, mamy pogardę wobec Ciebie. Nie odpowiemy Cię, bo Ty nas nie interesujesz też. Mamy z Tobą problem. Musimy z Tobą skończyć. Musimy coś z Tobą zrobić. Bo nam tutaj mieszasz, przeszkadzasz. Nie potrzebujemy Ciebie. Ani Jana, ani Ciebie. My sobie poradzimy. My wiemy, co mam robić. Więc ta odpowiedź, mimo że taka krótka, wydaje się, że taka neutralna, ale była pogardliwa. Miała taki charakter. Odrzucamy Jana, odrzucamy Ciebie. Ale tak naprawdę oni, trzeba powiedzieć, tak naprawdę oni wiedzieli, że Jan jest z nieba. Że on nie jest od ludzi. Ale nie uwierzyli mu, bo byli ateistami. Tak naprawdę byli apostatami. I Pan Jezus też im powiedział w takim razie, trochę podobnie w ich stylu, no to w takim razie ja wam też nie powiem, jakim prawem to czynię. Chociaż Pan Jezus by im odpowiedział. Jakby oni odpowiedzieli, to na pewno by im wyjaśnił wobec całego tłumu, dlaczego to czyni, jakim prawem, kto mu dał władzę. Właśnie tak jak powiedziałem, prawem Mesjasza, władzą, którą ma od Ojca, to czynił. I Pan Jezus się na pewno od nich odwrócił, poszedł na miejsce nauczania i po prostu zaczął dalej nauczać. Ku ich wściekłości, nienawiści, agresji nie przejmował się tym Pan Jezus. Ludzie byli zachwyceni Nim, a ludzie odrzucili arcykapłanów, tych starszych, tę całą świtę zdemoralizowanych, fałszywych, zatwardziałych, niewierzących ludzi.
Więc podobnie i my. Nie mamy się tłumaczyć przed światem, dlaczego żyjemy, dlaczego żyjemy nauką Chrystusa, dlaczego tak postępujemy. Dlaczego również jesteśmy w tym miejscu, dlaczego jest wspólnota, dlaczego to cała ewangelizacja jest kontynuowana. Właśnie taka jest odpowiedź, takim prawem, taką władzą. Jesteśmy w Kościele katolickim, w sercu Kościoła i Chrystus dał nam takie prawo i taką władzę. Dał także i mnie taką władzę i takie prawo. I to czynię. Nauczę w świątyni, w imię Jezusa. I nie patrzę na arcykapłanów i starszych, którzy przeszkadzają w temu i zabraniają mnie i wam w słuchaniu, nawracaniu się i wkroczeniu drogą zbawienia. Nie mamy na nich patrzeć. Nie przejmujmy się nimi, lekceważmy tych ludzi. Oni lekceważą Boga, oni nami pogardzają. My modlimy się za nich i przebaczamy im, ale nie będziemy słuchać tych, którzy tak naprawdę bardzo często nie wierzą. Są apostatami, oni wzgardzili Bogiem. Dlatego gardzą ludem, który nawraca się i który kocha Boga. Między innymi ludem, który też tutaj się gromadzi. Więc ja się też tym nie przejmuję. Ja tylko pragnę zawsze pełnić prawo Boże i być zawsze pod władzą Jezusa. Panie, prowadź nas. Ciebie pragniemy słuchać. Pragniemy być w Twojej szkole nieustannie. Nie słuchać nauk arcykapłanów i starszych ludu, którzy głoszą swoją naukę, ale nie Twoją. Chcemy przyjąć całym sercem Jana i przyjmujemy całym sercem Ciebie. On jest wielkim prorokiem, a Ty wspaniałym Mesjaszem, miłosiernym. Ty i Jan pochodzicie z nieba, a my chcemy być w niebie, tam gdzie Wy. Dlatego Ciebie, mój Jezu, mój nasz Panie i Jana słuchamy. I będziemy zawsze słuchać.